Keto Wtorek, odcinek 75. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Czasem tak się dzieje, że niektóre osoby po przejściu ketoadaptacji albo jeszcze na ketoadaptacji obserwują u siebie wyższe poziomy glukozy we krwi. A dzisiaj w odcinku porozmawiamy sobie właśnie o tym, czy możemy mieć wyższy poziom glukozy na czczo, skoro jesteśmy w ketozie i tej glukozy nie spożywamy? I jeśli tak, to skąd to się bierze? Zapraszam. Mam nadzieję, że wiecie, że kręcę te filmy bardzo często w odpowiedzi na Wasze pytania, po to, żeby Wam pewne rzeczy wyjaśnić i sprostować. I dlatego też właśnie jest ten film, ponieważ sporo osób jest zaniepokojonych tym, że ma wysoki poziom cukru, chociaż nawet czasem, jak mówią, przed rozpoczęciem ketoadaptacji mieli niższy, a mają ciała ketonowe na odpowiednim poziomie, więc teoretycznie są w ketozie. I skąd nagle ten wysoki poziom glukozy? Już tłumaczę. Po pierwsze, powiedzmy sobie, jakie to są wysokie poziomy cukru we krwi. Ogólnie przyjęte jest, że nasza glukoza na czczo powinna wynosić poniżej 100 mg na decylitr albo w innych jednostkach, w milimolach na litr, poniżej 5,7. Natomiast glukoza po posiłku powinna wynosić poniżej 120 bądź 6,7, w zależności od jednostki miary, którą przyjmujemy. I na keto zazwyczaj rzeczywiście ta glukoza spada poniżej 80, a nawet czasem utrzymuje się w okolicach 60 mg na decylitr, bo ja głównie tymi jednostkami operuję, bo jest mi po prostu łatwiej to opisywać i wyobrażać sobie. I to jest jak najbardziej w porządku, no bo przestajemy korzystać z tego paliwa, z glukozy, bo korzystamy z ciał ketonowych i wtedy ciała ketonowe krążą w naszej krwi, są na poziomie 0,5, 1, 1,5, 2 do 3 i jakby ta glukoza tak naprawdę nie jest nam potrzebna. I tak się dzieje u bardzo wielu osób, ale są osoby, u których ten cukier wcale nie chce spaść, mimo wysokich już ciał ketonowych we krwi, a czasem nawet jest wyższy niż był wcześniej. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo czasami po prostu te błędy mogą wynikać z błędnych pomiarów. Kiedy glukoza idzie nam do góry? Przede wszystkim idzie nam do góry zaraz przed obudzeniem. No bo żebyśmy się obudzili, zaczyna się w naszym organizmie proces hormonalny. Wytwarza się kortyzol, wytwarza się adrenalina, wytwarzają się hormony wzrostu po to, abyśmy po prostu otworzyli oczy i wstali z łóżka. I tym samym właśnie te hormony powodują wzrost glukozy we krwi. Zazwyczaj jakby mieć taki wykres glukozy w ciągu całego dnia, to ona startuje z najwyższego poziomu właśnie nad ranem i powinna delikatnie obniżać się w ciągu dnia. Ale oczywiście, jeżeli tutaj będzie posiłek, pyk, ona wskoczy do góry, powinna znowu spaść. Jeżeli jest posiłek, pyk, skoczy do góry. Kiedy jeszcze robi to pyk? Pyka sobie ta glukoza, jeżeli jesteśmy po treningu. Nie mierzymy glukozy po treningu, tak samo jak właśnie nie mierzymy glukozy zaraz po przebudzeniu, tylko najlepiej jest dopiero tak godzinę po obudzeniu się i oczywiście na czczo, jeżeli ten poziom chcemy zmierzyć. Jeżeli gdzieś coś robimy cały czas, nie wiem, na przykład no nie robisz treningu, ale sprzątasz w domu, pracujesz, odkurzasz, myjesz okna, to też najpierw sobie usiądź, odetchnij, odpocznij. To tak samo jak z mierzeniem ciśnienia. Glukozę mierzymy na spokojnie. I jeżeli zmierzysz sobie glukozę w dniu, w którym nie jesteś zestresowany i jesteś wyspany, i zmierzysz sobie glukozę w dniu, w którym jesteś zestresowany, bo coś Cię strasznie wkurzyło z rana i jeszcze się nie wyspałeś, to na pewno w tym dniu ta glukoza będzie wyższa, ponieważ brak snu i stres również tą naszą glukozę podnosi. I wtedy jakby te pomiary glukozy tak naprawdę nie będą adekwatne. Natomiast załóżmy, że wiemy, jak mierzyć glukozę, no i jesteś na keto, mierzysz glukozę i jest ona powyżej 100. Dlaczego? Ten proces nazywa się Adaptive Glucose Sparing, czyli
adaptacyjne oszczędzanie glukozy. Tak moglibyśmy to przetłumaczyć. W sumie nie wiem, czy tak ktoś to tłumaczy, nie sprawdzałam. Natomiast na czym polega adaptacyjne oszczędzanie glukozy? Polega na tym, że nasz organizm przyzwyczaił się, że ty korzystasz z glukozy jako źródła energii. I nawet jeżeli nie jesz cukru, nie jesz węglowodanów, to tą glukozę nasz organizm sobie potrafi bez problemu wytworzyć, między innymi w procesie gluconeogenezy, ale nie tylko. I nasze mięśnie, kiedy wchodzimy w stan ketozy, stają się tak jakby głuche. One odmawiają przyjmowania glukozy, no bo mają fantastyczne źródło energii, jakim jest tłuszcz. I to z niego teraz preferują wytwarzać energię, więc po prostu mówią, nie, nie chcemy glukozy. I właśnie dlatego ta glukoza przez jakiś czas może być w naszym organizmie, nawet w ketozie, na wyższym poziomie, dopóki on nie ogarnie sobie tego, że po prostu tak tej glukozy nie potrzebujemy. I to może trwać miesiąc, może trwać dwa, może trwać pięć, ale nawet znam osobę, która po roku stanu ketozy zmierzyła sobie cukier i miała go w okolicach setki. Więc to również się zdarza. Dopóki masz ciała ketonowe na odpowiednim poziomie, dopóki czujesz się dobrze, czujesz, że po prostu ta ketoza jest dla Ciebie dobra, masz energię, jeżeli była potrzebna redukcja, to właśnie chudniesz. Jeżeli wszystko jest w porządku, to naprawdę tą glukozą nie ma się co martwić. Jeżeli ten temat Was interesuje, to polecam poczytać sobie na przykład doktora Teda Neymana, który więcej mówi właśnie o tym procesie Adaptive Glucose Sparing i po prostu w tym wypadku mierzmy również ciała ketonowe. Bardzo ważna rzecz, o której nie możemy też zapomnieć, to kwestia insuliny. Ponieważ w ketozie insulina powinna nam spaść. I to znowu, do jakiego poziomu? No najlepiej poniżej 5. Jeżeli jest niska insulina, to wtedy, mając wysoką glukozę, można powiedzieć, że jesteśmy tak naprawdę insulinowrażliwi. Bo przy niskich poziomach insuliny my jesteśmy w stanie utrzymać tą glukozę w jakichś tam normalnych wartościach. I jaka jest różnica? Jeżeli ktoś ma insulinooporność, to zazwyczaj ma insulinę powyżej 10, tak? Już powyżej 10 to może być insulinooporność. I ma również wysoką glukozę. Czyli mamy wysoką glukozę i wysoką insulinę. I jeżeli zmierzymy sobie parametr, jakim jest HOMA-IR, czyli mnożymy glukozę razy insulinę i dzielimy w zależności od tego, czy to jest miligramy, czy milimole glukozy, możecie sobie spokojnie to wpisać w kalkulator jakikolwiek na internecie, to HOMA-IR Wam wyskoczy. Więc jeżeli mamy wysoką glukozę i wysoką insulinę, to HOMA-IR wyjdzie nam wysokie. HOMA-IR powyżej 2 zazwyczaj już świadczy o insulinooporności. I teraz taki przykład. Mając na przykład glukozę na poziomie 110, i insuliny na poziomie 14. Przeliczyłam to wcześniej. HOMA-IR wychodzi nam 4,07, czyli wskazanie do insulinooporności. Ale jeżeli zostawimy sobie tą glukozę na poziomie 110, natomiast nasza insulina, jesteśmy na ketoadaptacji, spadła do 3, to uwaga, HOMA-IR wynosi 0,81, czyli nie ma mowy o żadnej insulinooporności i jest to na ten moment zupełnie fizjologiczny proces. Czyli nie mylmy insulinooporności z taką tak naprawdę insulinowrażliwością, bo niskie poziomy insuliny wystarczają, aby tą glukozę utrzymać na danym poziomie. Na początku może to będzie 110, potem może to będzie 105, 100. Wiadomo, najlepiej jest dążyć do tego niższego poziomu, bo jest on bardziej przeciwzapalny i pod kątem długowieczności glukoza w okolicach 80 jest dowiedzione, że i będzie dla nas lepsza, no ale czasem trzeba po prostu na to troszkę dłużej poczekać. Ale jeżeli dotyczy Cię ten problem, że mimo stanu ketozy Twój cukier wciąż jest wyżej niż byś chciał i trochę Cię to niepokoi, to polecam Ci jeszcze jedno badanie. Hemoglobina glikowana, czyli inaczej HbA1c. Jest to badanie, które zrobisz w każdym laboratorium. Jest to badanie z krwi i ono nam pokazuje poziom, stabilny poziom glukozy z 3 ostatnich miesięcy. Czyli właśnie te skoki, które mogą się pojawić, nie są tutaj brane pod uwagę, bo rzeczywiście jest to rozciągnięte w czasie i myślę, że to badanie warto sobie wykonać i oczywiście również insulinę na czczo, jeżeli niepokoją nas podwyższone poziomy glukozy we krwi.
Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości, jak to się dzieje, że mam wysoką glukozę, skoro nie jem cukru, nie jem glukozy, coś jest nie tak, ketoza jest do dupy. Otóż niekoniecznie, ketoza na pewno w ten sposób nie wprowadzi Was w cukrzycę, wręcz przeciwnie. Także na spokojnie, poczekaj, zaadaptuj się i wszystko powinno być w porządku. Oczywiście, jeżeli te poziomy by były cały czas bardzo wysokie i jeszcze wzrastały, no to wtedy jest to już stan chorobowy i wymaga po prostu konsultacji lekarskiej i leczenia, ponieważ są pewne choroby, które nawet niestety mimo stanu ketozy mogą cały czas się rozwijać. Ale to już zupełnie inny temat i naprawdę dotyczy niewielkiej ilości osób. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!